Witajcie widzowie, przepraszam za otwartego OBS-a. W dzisiejszym odcinku gramy w My Prison. Ja tam mam jedno wybudowane, ale nie zwracajcie na to uwagi, bo chciałam przetestować. Wpisam po prostu. Z widzem grałem, o. Tak, z widzem. Widzę, że jest update. Mam tam jeden Game Pass. Dobra. Wybierzmy sobie miejsce. Dawajcie jakiś... Dobra, widzowie, może włączymy prywatny serwer. Przepraszam. Halo? Dobra, słuchajcie mnie. Jak zwykle nie są lagi na Robloxie. Aha, w ogóle. Adobe będzie miała aktualizację. Szkoda. Nawet mi... No dobra, nie męczamy. Muszę zapłacić... Spierdzę. Po co? Dobra. Nie możemy wyłączyć prywatnego serwera. Dobra, dobra. Usuń, stwórz nowe. Samouczka w sumie. Aktualizacja, dobra. Tu mamy jakiegoś samouczka, tak to się robi, jeśli nie chcecie. Ja wam mogę tutaj zrobić. Dobra, ale to. Nie chcę. Dobra, oczywiście wywalamy to auto. Pojazd. No i mamy od razu hajs. Poza granicą. Tak, mam takie auto. Nie zwracać się uwagi. Co oni mówią, że... Jak niby ławki do... Dobra, wizytion. Zablokowana czy co? Czemu ja tego nie mogę? Aha, dobra. Może potrzebujemy więźniów. Oczywiście ta gra bardzo jest dziwna. Posłuchajcie mnie, więźniowie nam płacą, jeśli ich mamy. Rozumiecie? Bardzo dziwna. Więźniowie nam płacą za to, żeby po prostu... Dobra, o to chodzi. Żeby dostać pieniądze, to oni też mogą jakby nam po prostu nie płacić. Dobrze, miasto nam płaci? Nie, tam pisze godzina odchodów. No to winni oni nam płacą. To równie dobrze mogą nam nie płacić, a i tak to by normalnie byli na wolności. Schowaj mi to coś. Dobra, widzicie? Godzina dochodów. Dobra, aż on nam płaci. Nie wiem, czy oglądaliście wczorajszego, bo bardzo dużo... Wczorajszego shorta było bardzo dużo ludzi. Cieszę się. No i tam... Napiszcie w komentarzach tych, jakich youtuberów oglądaliście w dzieciństwie. Tam było też, ale tam napisaliście na przykład Smajslow i inne takie. To powiedzieć. Dobra. Czy teraz mam to odblokowane? No jasne, że nie. Czemu ja? Czemu ja tego nie mogę? Net Visiton. Dobra. Potrzebuję ochroniarza, czy co? Uznajmy, że potrzebuję ochroniarza. Zatrudni. Widzicie? Godzina odchodów. Dobra, teraz. Czekaj, co tu pisze? Pospamię mysę. Zaczekajcie, widzowie. Ale nie chcę mi się jakby jeszcze coś źle powiem. Więc tak zrobimy.
angielski na polski. Potrzebujesz odzyski dla gości. Okej, czyli odwiedzenie rozumiem, że jest płatne. Dobra, to jakby... No minus 5 zł, dobra, 5 zł jest za godzinę. Zostawmy go. Ja tutaj mam polecam, jakby jeśli chcecie tak na start coś, to na serio. Polecam to kupić. Znaczy nie, na start to, a potem już na serio wydać 750 robuxów. Już wam powiem ile. Dokładnie. Roblox. Matko. Ja wam to zakryję. Dobra. Dobra, potem wam powiem, bo nie chce mi się. Aha, jakby co, to ja nie polecam kupić tego. Pies, jakby nie możecie kupić, potrzebujesz badania psa. Więc, a badania psa już... Tak, tu piszę tyle, ale normalnie to kosztuje drożej. Więc mówię wam, na początek możecie kupić to, potem to. Jeśli chodzi o hajs, to to sobie kupcie. Co minutę dostajecie hajs, a jeśli o auto, to to, VIP. Pa. Nie stańszy, no. Dobra, odpaliło się. Już wam mówię cenę. Story. 299. Aha, to dobra, przepraszam. Co, podrożało kiedyś? Dziwne. Badania. Tak, badania psa. Czas trwania, jakby... Aha! Gość... No, powiedzcie mi, czy to się w ogóle nie opłaca. Wysokie bezpieczeństwo... To jakby macie naukę, trwają 2 godziny. Dostawca więźnia... No, chyba bardziej się opłaca na psa zbierać. Dobra, wiecie co, ja to chyba zrobię. Ale to za chwilę. Znaczy w sumie po co... Nie, nie robimy tego, zagramy normalnie. Menu! Teraz mają sport. A jest to? Wiecie co? W sumie? Dobra, to będzie... To na serio będzie głupia. Muszę to zrobić. Jakby patrzcie. Teraz tutaj możemy jakby schody kosztujemy. Dobra. Patrzcie, tak to sobie zrobimy. Że jakby tutaj zrobimy to. W sumie tak możemy zrobić. No i patrzcie. Tutaj jakby będzie takie. Potem tu, no a tu już gdzieś jakby, o, dotąd. Tu będą jakby łóżka i tymczasowo tutaj zablokujemy. Usunę drzewa. 23 zł, dobra. I tutaj weźmiemy beton, na serio beton. Wejście zawsze. W sumie jako rośliny ci nic nie zrobią. Aha. I tutaj nie wiem, czy oni to już zablokowali. Jest takie coś głupie, że może wam się zdarzyć, że postawicie kafelkę na kafelce i wam ściąga pieniądze.
To jest bardzo głupie, matko, 21 pieniędzy. A wiecie co, kupię jedno łóżko. No takie. Ja już więcej nie mogę. Wiecie co mi nie jest potrzebne? Śmietnik jest. Tu jakby macie takie coś, że... Ale nie mamy kamer, że patrzycie... Teraz mamy kamery. No ja... Że jakby możecie patrzeć na kamerę. Nie, w sumie nie mamy kamery. Alarm naścienny, nie wiem jak to coś małe działa. Ale tutaj jakby wiecie. Lub że miasto chyba, no dobra. Czy ile poczek więźniów? Ej, 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 ej. Co to? Dobra, nie wnikam. Dobra, widzowie. Zrobimy emotkę. Emoji. Monki. Matko, to nie jest monki. Kropka. Monki. Dobra, chodźmy. Siedziemy po naszych trzech więźniów. Ja za chwilę zwolnię tego pracownika. Aha, no i tutaj jakby w My Prison możemy zagrać My Prison Beta. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Z tej gry będą serie. Mam nadzieję, że będą. Dobra. Tutaj wsadzamy. Dobra, trzech więźniów mamy. Dobra, mamy kamerę. Mamy kamerę. Mamy kamerę. Już nie mamy. Nie, kamera kosztowała... Wiecie co? Ja zwolnię tego. On nic nie robi. Strażnik, ogień. No i tak się zwalnia. My Prison zagramy w betę. Tam są różne jakby... Macie więzienie i inne takie. Bo na razie mi się nie chce kupić następnego. Nie chce mi się kupić oryginału. Dobra. Co chcesz? Food! Okej, nie mamy kucharza, wiecie co? Szef kuchni. On kosztuje 100... Nie, no 100 zł. Zatrudni. Dobra. Nie wiem. Godzina pracownika. Dobra. Od razu z grubej rury. Tunel ewakuacyjny. Oni mogą jakby tym uciekać. No nie, no. Policjant po prostu daje dziurę. Tam trzeba dać jakby... Jesteśmy na minusie. Wiecie co? To aha! Matko. Usuń. Tunel wykopali, to jest właśnie fajne, jeśli ktoś... Ale nie wiecie w ogóle, kto wykopał tunel. Nie wi... ale widzicie tunel. Są dobre tutaj warunki, po co możecie uciekać? Cieszę się, że w ogóle nie śpicie na... na czymś. Te światło usunę, po co ona?
widzicie, od razu lepiej, mamy hajs. Dobra, interes patrzcie. To było w pracownicy, znaczy nie, bezpieczeństwo. My kupimy taką kamerę, ona widzicie, będzie obserwowała całe terytorium. I teraz patrzcie, jak działa taka... wiecie co? Ja mam jeszcze w... Dobra, tak to zrobimy. Tak, patrzcie. No i mamy widok na całą kuchnię. I patrzcie, teraz tutaj sobie wchodzicie. Naciskacie oglądaj. I tutaj widzicie wszystko. Normalnie macie kamerę. Potrzeba więcej monitora. Aha, i na to nie zwlekajcie, bo tutaj jakby często tak piszę. Ale to nic nie działa. To po prostu nie wnikajcie. Ja to jeden raz zrobiłem, po prostu macie lepszy komputer. Oni nawet nie... Wiecie co? Ja nawet tego nie chcę. Widzicie? Widzicie, ile on kosztuje? A tylko zostawcie tego kucharza po prostu już. Macie... Aha! Oni nie mają WC? Dobrze rozumiem. To tak to zrobimy. Ściana... No przepraszam, ale... Widzowie, chyba rozumiecie, że nie ma takich luksusów w więzieniu. Nie no, żartuję, usunę to. A tutaj postawię jakby takie zabezpieczenie. Patrzcie, tutaj zbieramy jakby na to. To się nie opłaca. Na to. Na to, to jest nam potrzebne. Słup alarmowy. 125 zł. Słup alarmowy plus światło. Dobra, to musimy. Na to zbieramy. Oleś to, że jako 650 zł. Ale najpierw wiecie, wybuduję ten kibę. Nie ma luksusu w więzieniu. Dobra, przepraszam. Nie no, żartuję, tu postawię. he, 30 zł. To nie tak dużo. Przepraszam za krzyk. I umywalkę musimy kupić, ale to umywalkę już tu postawimy. Od razu lepiej. Zgodzicie się ze mną. A tutaj postawimy to coś. I pooglądamy więźniów sobie na kamerach. Oczywiście nie opłaca się kupić kręconej kamery. Ona się chyba nie kręci. Nie wiem, możecie sprawdzić. Napiszcie w komentarzu, jeśli graliście w tą grę. Okej, nie mogę. Sprzedaj. Dobra, wiecie co? Tak to zrobimy. Po co im da? Tak to się robi, patrzcie. Za to, no i całe więzienie się obtacza. No i patrzcie, ile mamy pieniędzy. No serio, tak wam nie jest potrzebne. W kuchni jedynie dajcie dach, ale to za chwilę dam. Ja na razie chcę te bezpieczeństwo.
dekoracje, bezpieczeństwo. Dobra, tu mamy postawione i to jest... Na serio! Dobra, rośliny sprzedamy. Teraz mnie stać. Widzicie? To tak wygląda. Dobra. Nasze całe więzienie wygląda. Wiecie co? W sumie kupimy tutaj kamerę. To jest pytanie, jak to niby ma działać. Kupię inną kamerę. Patrzcie, bo gdyby ja to tutaj postawiłem. Okej, okay, już wiem, jak to ma działać. Patrzcie. To najlepsze. Możecie normalnie przeskakiwać to. No tak, tylko jedno jakby możecie widzieć. A jeśli kamera, nie wiem jak to działa, chyba jeśli kamera wykryje, to alarm się włącza. Chyba, ja w ogóle nie wiem jak działa ten alarm. Jak go się wa... Tak. Jakby... Alarm naścienny to jakby tak... Krzesło izolacyjne, nie wiem po co. Aha, chyba na wieży się to włącza. 2 miliony, dobra. Albo chyba w tej recepcji też. Nowoczesne biurko komputerowe. Szafka. Stare biurko. Więc, aha, i te biurka w ogóle... Dobra! Aha, dobra, mam. No, widzicie? Wtedy macie jakby taką kropkę. Zaczekaj. Tylko co zrobię? Dobra, nadal nie słyszę dźwięku. Dobra. Teraz słyszę dźwięk. Halo? Słychać mnie, dobra. No i następna kamera wykryła. To jest fajne w kamerach, że jakby wiecie, gdzie jest dziura. Ale te alarmy. Dobra, już wiem. Bo czasem jest taki coś jak bunt. Nie, no następna dziura. Dobra, kamera, przestań już być. Mam pewien pomysł. W każdym pomieszczeniu montuję kamerę. Bo ja tak nie ma, że nie ma kamery. Te kamery wystarczą. I dobra, już wiem jak działa ten alarm chyba. Że jakby patrz, montujesz to koło kamery. Chyba zaczyna wyć. Dobra! Mamy tutaj tunel ewakuacyjny. Tu jest tunel ewakuacyjny, wypełni. I wtedy, kiedy wchodzicie do danego pomieszczenia, to się wyłącza. Badam was! Już tutaj jest tunel. Okej. Okay. Tu mamy tunel, bo jest flaga wbita. Nie wiem, kto wbił flagę i po co. To jakby macie te łóżka. Ej, tutaj postawię łóżko następne. Dzień włącz. Ała. Wiem, że oczy od tego bolą.
Gdzie to było? Łóżka, łóżka, łóżka. Tutaj jeszcze jedna i tutaj też nie zaszkodzi. Widzicie? Ludzie. Myślisz, że ja nie widziałem tego, co ty właśnie teraz jakby tutaj wybudowałeś? Ta siedzi i myśli, że nikogo nie ma. Ten alarm działa wtedy, kiedy jest bunt. Jakby wtedy nic nie możesz używać, bo jest bunt. I mu jakby musisz wyjść z gry. Włączyć bunt. Ja mogę mieć więźniów? Raz, dwa, trzy. Co się... Dobra, gra mnie wywaliła. Jest prom, jest prom. Czy ja dobrze widziałem? Zaczekajcie, już wam powiem. Jest prom w tej grze. Nie gada, że jest prom. Aha, dobra, zaś mnie wywaliło. Opis gry. Aktualizacje. Goście, prom, globalne rangi. Aktualizacje za tydzień to beta, proszę zgłaszać bety. O, to mamy błąd gry. Jakby widzicie, nie mogę dołączyć. Więc to będzie na tyle. Oczywiście. Ja teraz jakby F11. Wy widzicie ekran. Dobra. Zachęcam do wejścia grupy Piotr Gamer. Pierwsza osoba, która coś zakupi. Oczywiście będzie coś za Bobuxa. Na razie ja sam mam Bobuxa. To zgarnie Robuxy. Tak. Robuxy normalnie przeleję wam. Ja tutaj już piszę ogłoszenie. Pierwsza osoby. A. Macko. Przepraszam. Dobra. Dobra, tekst napiszemy. Krzyk grupowy. Wy wiecie, to jest specjalnie zakasztowe. Pierwsza, jakby... Zaczekajcie, ja tak to zrobię. Bo ten, który oglądał oczywiście film, wie. Ty zgarnia. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Krzyk... Dobra. No to wy wiecie jedynie, co jest tutaj zahasztowane. To jest specjalnie. No i wy wiecie, więc 29 minut. Więc pa.